po niewielkim porannym deszczu znów bardzo ciepło. Jutro też trochę popada. Małgorzata Rogaty, dzień dobry, zapraszam na zbliżenia. W minionym roku samorządy wypracowały rekordową nadwyżkę. Skończyliśmy z nadwyżką operacyjną bliską 500 000 zł. Są to duży zastrzyk pomocy i tutaj my samorządowcy zauważamy. To ponad 36 miliardów złotych także dzięki rządowym programom. Z półek sklepowych znika cukier. Jest cukier w sklepie. Nie ma. Obserwujemy elementy paniki. To efekt złej logistyki, zapewniają producenci. Tutaj 100 lat temu oddano pomnik upamiętniający właśnie ofiary powstania wielkopolskiego. O bohaterach tego zrywu pamiętano dzisiaj w regionie. W ubiegłym roku jednostki samorządu terytorialnego wypracowały rekordową nadwyżkę operacyjną, ponad 36 miliardów złotych. Tak wynika z danych Ministerstwa Finansów. Wielu samorządowców podkreśla, że sporym zastrzykiem gotówki są rządowe programy. Z drugiej strony, jak zauważają włodarze, coraz większym wyzwaniem są bieżące wydatki. Rosną m.in. ceny gazu i energii. Od kilku miesięcy mieszkańcy gminy Rojewo mogą jeździć nową drogą pomiędzy Liszkowem a Topolą. W planach jest budowa sieci kanalizacyjnej. Gmina otrzymała na ten cel 15 milionów z Polskiego Ładu. Między innymi dzięki pieniądzom z rządowych programów w poprzednim roku w kasie Rojewa zostało więcej niż zakładano. Planowaliśmy budżet z deficytem w 2021 roku. I to dużym, ponieważ miał przekraczać ponad 3 miliony złotych. Skończyliśmy z nadwyżką operacyjną bliską 500 000 złotych, to dokładnie to jest 472 tysiące złotych. Nadwyżkę operacyjną udało się wypracować także w Jabłonowie Pomorskim. Z pieniędzy zostaną sfinansowane dwie inwestycje drogowe, na które gmina otrzymała rządowe dofinansowanie. Są to duży zastrzyk pomocy i tutaj my samorządowcy zauważamy. Według informacji przekazanych przez Sebastiana Skuzę, wiceministra finansów, jednostki samorządu terytorialnego wypracowały w 2021 roku rekordową nadwyżkę operacyjną, ponad 36 miliardów złotych. To różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, z których samorządy mogą finansować m.in. inwestycje. Włodarze podkreślają, że problemem nie są inwestycje, a rosnące koszty bieżące i wymieniają jednym tchem. Zwyżka cen za oświetlenie ulic, oświata, system opieki społecznej, a przede wszystkim obsługa zadłużenia. Trudną sytuację dostrzega także prezydent Włocławka. My środków inwestycyjnych nie potrzebujemy, bo my sobie z tym doskonale radzimy. Natomiast coraz większa dziura się tworzy w sferze wydatków bieżących. I to jest rzeczywisty problem, dlatego jedynym rozwiązaniem byłoby oczywiście tutaj dokonanie zmian podatkowych. W Bydgoszczy według wyliczeń ratusza nadwyżka operacyjna w 2022 roku spadła poniżej zera z rekordowych 292 milionów w 2019 roku. W przesłanej odpowiedzi wiceprezydent Bydgoszczy napisał: obecnie miasto ma ujemną nadwyżkę operacyjną, więc trudno mówić, na co będą przeznaczone, bo ich nie ma. Według danych Ministerstwa Finansów w całym kraju dochody samorządów w 2021 roku były jednak o blisko 10% wyższe niż rok wcześniej. Błażej Karczmarczyk, TVP 3 Bydgoszcz. Kolejne sklepy wprowadzają limity na zakup cukru, w innych nie ma go wcale. To efekt dużego zainteresowania klientów tym produktem. Krajowa Grupa Spożywcza zapewnia, że w pełni realizuje kontrakty na dostawy cukru do sieci handlowych, a ewentualne problemy z zaopatrzeniem sklepów to efekt problemów logistycznych samych sieci. Przedstawiciele spółki apelują, by kupować tylko tyle produktów, ile potrzeba. W tym osiedlowym sklepie w Bydgoszczy cukier jest, chociaż w ostatnich dniach klienci pytają o niego znacznie częściej. W sklepach wielkopowierzchniowych już bywa różnie. Czy jest cukier w sklepie? Nie ma. Od 3 dni nie ma cukru. Chciała pani kupić? To znaczy, chciałam się zorientować, w jakiej cenie jest. Zdarza się, że cukru w sklepie nie ma, bo niektórzy wykupują go kilogramami. Zrobił się niepotrzebny szum, bo ludzie zawsze nakręcają, prawda? Tak jak to było na początku pandemii, gdy z półek zaczęły znikać kasze czy makarony. Cukier w magazynach jest, zapewnia Krajowa Grupa Spożywcza. Problem jest tylko z logistyką, bo niektóre sieci nie były gotowe na tak duże zapotrzebowanie.
My dostarczamy do magazynów centralnych tejże sieci i tamta sieć powinna dalej to dystrybuować między swoimi placówkami. Jeżeli są u nich kłopoty z dostępnością transportową, to rzeczywiście to są ich kłopoty. My jesteśmy całkowicie zgodni z kontraktem. Jeżeli będą chcieli dodatkowej ilości cukru, też jesteśmy na to gotowi. Według przedstawicieli Krajowej Grupy Spożywczej wyższe zapotrzebowanie na cukier w okresie wakacyjnym to żadna nowość. Wchodzimy w dosyć taki specyficzny okres roku, to znaczy ludzie robią przetwory, różnego typu marynaty. Do tego cukier jest potrzebny, to też jest pewnie jakiś element. Ale powtórzę, z naszej strony dochowujemy wszelkich starań, żeby kontrakty były zachowywane i one są. W magazynach Krajowej Grupy Spożywczej nie brakuje także mąki, makaronów, kasz czy koncentratów pomidorowych. Jest zapewnienie, że żywności na pewno nie zabraknie, stąd nie powinno się jej kupować więcej niż potrzeba. To napędza pewną spiralę cenową w naszych sklepach, która za jakiś czas pewnie ochłonie i wrócimy do innego poziomu cenowego. Warto więc w te gorące dni zachować chłodną głowę. 27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Polacy domagali się przyłączenia terenów znajdujących się wówczas pod zaborem pruskim. Ten zwycięski wolnościowy zryw miał ogromne znaczenie dla historii regionu i jego mieszkańców. W Lisewie Kościelnym odbyły się uroczystości z okazji stulecia powstania Miejsca Pamięci Powstańców. Powstanie rozpoczęło się 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Objęło nie tylko tereny Wielkopolski, ale i Kujaw Zachodnich. Tu w styczniu, zwłaszcza na początku stycznia 1919 roku, zostały zdobyte Inowrocław, Kruszwica, tereny Kujaw w ramach rajdu kapitana Cymsa. To był młody oficer, który miał ambicje po prostu wyzwalania jak największej ilości miejscowości. Walki toczyły się między innymi na terenie Szubina i Włocławka. Stąd w Lisywie Kościelnym, po wschodniej stronie kościoła parafialnego, w 1922 roku powstała zbiorowa mogiła powstańców. Dzisiaj oddawano przy niej hołd tym poległym bohaterom. Tutaj 100 lat temu oddano w podniosłych okolicznościach pomnik upamiętniający właśnie ofiary powstania wielkopolskiego, tego jedynego zwycięskiego powstania dla naszego narodu. W grobie spoczywa 7 powstańców, którzy oddali życie za ojczyznę w walkach pod Budzyniem i Tarkowem. Powinniśmy czuć wdzięczność. Wdzięczność właśnie za takich ludzi, za takich, którzy poświęcili swoje życie, abyśmy byli wolni. W heroicznych walkach w powstaniu zginęło łącznie przeszło 2000 walczących. Zakończył je rozejm w Trewirze zawarty 16 lutego 1919 roku. Dominika Sikorska, TVP 3 Bydgoszcz. 12 artystów otrzymało stypendia marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. To muzycy, reprezentanci sztuk plastycznych, wizualnych, promotorzy kultury i fotograf. Pochodzą z Bydgoszczy, Torunia oraz z Osieka nad Wisłą. Wśród stypendystów z regionu znalazł się Andrzej Poprostu, artysta-malarz. Wraz z dziećmi stworzył legendy o bandzie Kotacia Frota. Jego pierwsze murale pojawiły się w Średniej Hucie. Dzięki finansowemu wsparciu ma być ich więcej. W Średniej Hucie są już 2 murale i kolejnym krokiem ze stypendium będzie pomalowanie przystanków autobusowych. Jest to doskonały pomysł, żeby zmusić okolicznych mieszkańców do zapoznania się z malarstwem, jak będą czekać na autobus, i przedstawić profile sylwetki bandy Kotacia Frota. Wśród wyróżnionych nie zabrakło miejsca dla innych twórców. Maria Cynk-Mikołajewska chce nagrać płytę z muzyką swojej mamy i ze słowami poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Planuję, żeby to była muzyka bardziej rozrywkowa. Będą grali muzycy zespół w składzie perkusja, gitara i fortepian. Efekty te będzie można usłyszeć w internecie. Stypendia artystyczne są przyznawane przez Urząd Marszałkowski 2 razy w roku. Na podstawie wniosków, które napływają do nas właściwie przez cały rok, rocznie to 70 tysięcy złotych dla mniej więcej 20-25 artystów. Stypendia wahają się w granicach od 3 do 9 tysięcy, 10 tysięcy złotych i to co najważniejsze, służą realizacji projektów. Michał Kosiak, TVP3 Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy przed nami? Na przejazdach kolejowych ciągle niebezpiecznie. Jak można uniknąć tragedii?
Bydgoszczanie skarżą się na niepunktualne autobusy lub na ich brak w rozkładzie jazdy. Bezpieczny przejazd to akcja Polskich Linii Kolejowych, która przypomina o tym, jak uniknąć tragedii na przejazdach kolejowo-drogowych. Dzisiaj we Włocławku wyjaśniano, jak duże znaczenie dla bezpieczeństwa ma żółta naklejka, przymocowywana m.in. na rogatkach. Wypadki na przejazdach i terenach kolejowych. Ratujcie go! Niech ktoś im pomoże! Moglibyśmy ich uniknąć. Pośpiech, ignorancja, brawura i brak rozsądku to najwięksi zabójcy na torach. W naszym regionie doszło ostatnio do 2 wypadków na przejazdach kolejowych. W obu tych wypadkach niestety mieliśmy ofiary śmiertelne. Zginęły w sumie 2 osoby. Natomiast w zeszłym roku ofiar śmiertelnych nie było, natomiast 2 osoby zostały ranne. W całej Polsce tylko w 2022 roku na przejściach drogowo-kolejowych odnotowano prawie 80 wypadków i kolizji. Zginęło 20 osób. Takich sytuacji można było uniknąć. Wystarczyło nie popełnić podstawowych błędów. Ignorowanie znaku stop, przejeżdżanie pod zamykającymi się zaporami, omijanie półrogatek czy wjeżdżanie na tory bez możliwości zjazdu. Gdy dojdzie do wypadku lub zagrożenia życia, należy zadzwonić pod numer 112. Podanie dokładnej lokalizacji znacząco ułatwi służbom dojazd, a taką możemy znaleźć na żółtej naklejce umieszczonej przy każdej rogatce, a także na krzyżu Świętego Andrzeja. Co taka żółta naklejka zawiera? Przede wszystkim numer skrzyżowania, który składa się z pierwszych 3 cyfr oznaczających numer linii kolejowej i kilometr przejazdu, który znajduje się ten przejazd na danej linii kolejowej. We Włocławku w ramach akcji Bezpieczny Przejazd pracownicy PLK, SOK-u i funkcjonariusze policji przekazywali kierowcom i pieszym ulotki informacyjne z nadzieją, że może jeszcze bardziej zapobiegną one wypadkom i tragediom na przejściach kolejowo-drogowych. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. Bydgoszczanie skarżą się w sieci na nieprzyjeżdżające na czas autobusy lub na ich brak w rozkładzie jazdy. Jak ustaliliśmy, to m.in. efekt wypowiedzeń złożonych przez pracowników bydgoskiego MZK i wakacyjnych urlopów. Zawożą nas do pracy i szkoły, choć nie tylko. W jakim celu często pan jeździ? Po prostu zakupy, załatwić sprawy różne w banku czy gdzieś. Ważne, żeby też dojechać na czas. Można było rano, to szybciej wiadomo było, te na popołudniu to było, że no, trzeba było stać w kolejkach więcej. Tych kolejek na przystankach może być więcej. Od kilku dni w mediach społecznościowych mieszkańcy Bydgoszczy skarżą się na nieprzyjeżdżające autobusy. Najgorzej jest w godzinach szczytu. Z naszych obserwacji, m.in. profilu społecznościowego na Facebooku, gdzie mieszkańcy Bydgoszczy dzielą się swoimi informacjami, wiemy, że notorycznie na przykład nie podjeżdżają autobusy linii 59 albo 83. Według prezesa Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Transportu Publicznego przyczyną takiej sytuacji są złożone przez kierowców i motorniczych wypowiedzenia tuż po zawieszonym strajku. Także urlopy i wakaty, których było blisko 30 przed protestem. Ale na tym problemy się nie kończą. Wynika to z tego, że po buncie czerwcowym i z początku lipca nie zmieniono rozkładów jazdy i nie dostosowano ich do możliwości taborowych i w ogóle funkcjonalnych MZK. Do sprawy odniósł się również Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. W nadesłanym do TVP3 Bydgoszcz informacji drogowcy zaznaczają, że MZK zgodnie z umową musi zrealizować każdy kurs. W przypadku niezrealizowania zapisów umownych przez operatorów stosowane są odpowiednie sankcje zapisane w umowach. Po zawieszonym na początku lipca proteście przewoźnik musi zapłacić około 2,5 miliona złotych kary za niezrealizowane kursy i podnieść wynagrodzenie wszystkim pracownikom, do czego się zobowiązał. Rozmowy na linii Związek Zawodowy Pracodawca wciąż trwają. Do tej pory ze wszystkich postulatów spełniono jeden – rezygnacja prezesa MZK. Prokuratura bada okoliczności utonięcia mężczyzny na jeziorze Małym w Żninie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. 32-latek wpadł do wody po tym, jak rower wodny, którym pływał, wywrócił się. Nieoficjalnie wiadomo, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu i nie miał na sobie kamizelki ratunkowej. 48-letnią kobietę, która płynęła razem z nim, udało się uratować. Była kompletnie pijana. W organizmie miała blisko 3 promile alkoholu.
Było słonecznie, a żar lał się z nieba. 48-letnia kobieta wypożyczyła rower wodny i wypłynęła nim razem z 32-letnim mężczyzną. Po 4 godzinach doszło do tragedii. Służby ratownicze zostały powiadomione o wywróceniu się roweru wodnego z napędem elektrycznym nad jeziorem Małym Żnińskim w pobliżu miejscowości Bożej Iwiczki. W wyniku tego wywrócenia do wody wpadły 2 osoby. Kobietę uratował pływający w pobliżu łodzią mężczyzna. Gdy wyciągnął ją na brzeg, była kompletnie pijana. Badania wykazały, że ma w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Mężczyzna, który jej towarzyszył, zniknął pod wodą. Jego ciało ratownicy odnaleźli dzień później. Jest już po sekcji zwłok, ale wyniki nie są jeszcze znane. Teraz prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do tej pory przesłuchano świadków i ratowników. Ale pytań wciąż jest wiele. Czy użytkownicy roweru wodnego byli trzeźwi w chwili jego wypożyczenia? Czy otrzymali kamizelki ratunkowe i czy był sprawny sam rower, który na jeziorze nabrał wody i zatonął? Pracownicy wypożyczalni w momencie wypożyczenia sprzętu nie dostrzegli u osób wypożyczających rower wodny jakichkolwiek oznak spożycia alkoholu. Ten rower wodny, na którym ostatecznie doszło do tragedii, on został zakupiony w 2021 roku. Był to zatem sprzęt zupełnie nowy, dla którego obecny sezon wakacyjny był pierwszym sezonem użytkowania. Pracownicy Centrum Sportów Wodnych w Żninie zapewniają, że wydali kamizelki ratunkowe wypożyczającym. Takie też zostały odnalezione później w wodzie. Przy każdym nazwisku jest zapisane, ile tych kapoków jest wydanych i tyle, ile osób wchodzi na rowerek, tyle musi być kamizelek, czy na kajak również. Także sam sprzęt wodny w żnińskim centrum, według zapewnień przedstawicieli władz miasta, jest przeglądany na bieżąco. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura rejonowa w Żninie. Ono pozwoli odpowiedzieć na pytania, czy mężczyzna, który utonął, był pod wpływem alkoholu, miał na sobie kamizelkę ratunkową, a rowerek, którym pływał, był sprawny. Żnin, Agata Chyłka, Wnuk. Kolejny raz wandale zniszczyli mural z wizerunkiem bydgoskiego sportowca Tomasza Goloba. Malowidło od 2018 roku znajduje się na ścianie jednego z budynków przy ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy. Niecenzuralne słowa oraz symbol osoby niepełnosprawnej. W taki sposób został zdewastowany mural przy ulicy Nakielskiej. Malowidło, które miało być wsparciem dla wybitnego sportowca, po raz kolejny zostało pokryte wulgaryzmami. Powstało 4 lata temu z inicjatywy Marcina Stawluka. Na realizację projektu zebrano ponad 18 tysięcy złotych. Pomysłodawca zapewnia, że i tym razem wizerunek Tomasza Goloba, legendy polskiego żużla, zostanie odnowiony. Schowane pod grubą warstwą tynku przez wieki czekały na odkrycie. W Muzeum Okręgowym przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace nad odrestaurowaniem naściennych malowideł odkrytych w trakcie remontu w 2018 roku. Konserwatorom udało się już odtworzyć część scen. Dawny refektarz klasztoru sióstr Klarysek prawdopodobnie zostanie otwarty dla zwiedzających w przyszłym roku. Czerwiec 2018 roku. To wtedy rozpoczął się remont jednego z pomieszczeń Muzeum Okręgowego przy ulicy Gdańskiej 4. Ta z pozoru łatwa przebudowa mocno się przeciągnęła. Doszło do, no nie waham się powiedzieć, sensacyjnych odkryć, które zmieniają naszą wiedzę na temat historii budynku, który zajmujemy. Tu mamy świętą Weronikę, tu mamy chustę z twarzą Chrystusa. Dziś już wiadomo, jakie tajemnice ukryto pod tynkiem. Na ścianach refektarza, czyli jadalni w klasztorze sióstr Klarysek, namalowano około 1616 roku sceny z ostatnich 24 godzin życia Chrystusa. Zaczyna się ostatnią wieczerzą. Mamy następne przedstawienia, to jest modlitwa w Ogrójcu, pocałunek Judasza, Chrystus przed Herodem, Chrystus przed Kajfaszem, Chrystus przed Piłatem. Te sceny mamy zidentyfikowane.
Prace wciąż trwają, ale wiadomo już, że nie wszystkie sceny się zachowały. W połowie XIX wieku klasztor przekształcono w szpital i część z nich skuto. Podczas prac konserwatorskich odkryto jednak inne artefakty, które w przyszłym roku muzeum prawdopodobnie udostępni zwiedzającym. To kolebkowe sklepienia piwnic i prowadzące do nich schody, zabytkowe szkła i dokumenty. Kiedyś sprytnie pracownicy, żeby nie nosić tyle gruzu, upychali to w przestrzeniach międzybelkowych, między podłogą a stropem. Na to wszystko trzeba jednak trochę poczekać. W międzyczasie muzeum ma dla zwiedzających inne propozycje. Zapraszamy Państwa na spacery historyczne. Poznajemy Bydgoszcz z nietypowej strony. Pierwszy spacer będzie dotyczył Mariana Rejewskiego. Będziemy podążać śladami tego kryptologa, który urodził się właśnie w Bydgoszczy. Początek spaceru w sobotę o godzinie 12 przed gmachem muzeum przy ulicy Gdańskiej 4. Bydgoszcz, Monika Komisarek. A teraz prawdziwa gratka dla miłośników archeologii. Podczas wykopalisk na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego znaleziono miejsce, które 2000 lat temu zamieszkiwali ludzie. Teraz archeolodzy ustalają, jakie funkcje pełniły odnalezione tam tajemnicze przedmioty. Badania archeologiczne prowadzone obecnie bardzo różnią się od tego, co robiono jeszcze 10, 15 czy 20 lat temu, kiedy żeby odkryć fragment historii trzeba było odkopywać, przekopywać ogromne fragmenty obszaru. Dzisiaj ta technika, nauka poszła bardzo do przodu. Dysponujemy nowymi narzędziami, jak na przykład skaning geomagnetyczny, dzięki któremu znajdujemy miejsca potencjalnie ciekawe i porównując to do tematyki medycznej, jak chirurg laparoskopowo badamy konkretne miejsca. Prowadzimy w tej chwili badania archeologiczne na terenie stanowiska zlokalizowanego w miejscowości Osie, na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Jest to miejsce, gdzie około 2000 lat temu mieszkali ludzie. Jest to wyjątkowo dobrze zachowane stanowisko archeologiczne. Praktyki archeologiczne na pewno dają oswojenie jakieś ze stanowiskiem, dają wiedzę na temat tego, jak wykonywać takie wykopy. No, pozwalają zrozumieć lepiej samą tę pracę, która no, w ławce nie jest do końca możliwa, żeby zobrazować sobie to, jak to tak naprawdę wygląda. No, pomaga to zrozumieć zdecydowanie właśnie sam proces wykopywania właśnie no, śladów historii. Pompka, kluczyk, wkrętek. Od teraz pod ręką taki sprzęt mają rowerzyści z pałuk. Gdy trzeba będzie podnieść siodełko czy napompować koło, cykliści mogą skorzystać ze stacji naprawczych. W całym powiecie żnińskim ustawiono ich 14. Świetny pomysł. Mi się wydaje, że na pewno się przyda. Różne nas spotykają przypadki w czasie jazdy, rowerami szczególnie. A teraz wiadomo, rower to jest podstawa. Powiat żniński dzięki środkom pozyskanym z lokalnej grupy działania Pałki Wspólna Sprawa zamontował 14 samoobsługowych stacji naprawczych. Dzięki tym urządzeniom mieszkańcy oraz turyści będą mogli wykonać drobne naprawy rowerów, wózków biegowych, wózków dziecięcych, a także m.in. wózków inwalidzkich. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to kwota nieco ponad 151 tysięcy złotych. Dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 to około 96 tysięcy złotych. Stacje stanęły we wszystkich gminach powiatu żnińskiego. 4 stacje w gminie Żnin i po 2 w gminie Gąsawa, Rogowo, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn i Barcin. I tak dojechaliśmy do informacji sportowych. Artur Onacki, dzień dobry. Dzień dobry, dziś o siatkówce między innymi, no bo właśnie siatkarze toruńskich Aniołów rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu drugiej ligi. W zespole doszło do kilku zmian, za to cele klubu, którego właścicielem jest Wilfredo Leon, zostały niezmienne. To awans do pierwszej ligi. Ja widziałem tutaj drużynę, która cały czas walczyła się o więcej, nie udało się, brakowało bardzo mało, ale jestem zadowolony, bo jest pierwszy rok do nas już skończony i mam nadzieję, że następny rok, czyli ten sezon będzie świetny, niesamowity.
Sam Wilfredo Leon też ma powody do radości, bo dziś został powołany do reprezentacji Polski na siatkarskie Mistrzostwa Świata. A więcej o sporcie w serwisie o 21.40. Spoglądamy w niebo, co tam się dzieje. I słońce, i deszcz, ale przez cały czas gorąco. Więcej o pogodzie Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Ten tydzień rozpieszczał nas słońcem i wysoką temperaturą i ta w ciągu tych najbliższych dni cały czas będzie nam towarzyszyć, ale już jutro chwila wytchnienia od słonecznej pogody, ponieważ w ciągu tej najbliższej doby do naszego kraju, a także i regionu dotrze front atmosferyczny, który przyniesie nam niestety niebezpieczne zjawiska pogodowe. I tak noc na Kujawach i na Pomorzu będzie jeszcze całkiem pogodna i spokojna, z temperaturą około 16-17 stopni, ale już jutro około południa do naszego regionu dotrze wspomniany front, który przyniesie nam opady deszczu, a także lokalne burze i w czasie tych burz powieje silny, porywisty wiatr, a opady deszczu będą bardzo intensywne. Niewykluczone są też opady gradu, więc warto się na to przygotować. Po takiej pochmurnej i niestety deszczowej, burzowej sobocie czeka nas przyjemna i słoneczna niedziela. A na szczegóły zapraszam Państwa już za chwilę. Do zobaczenia. A kolejne wydanie zbliżeń o 21.30. Zapraszam.